Hej, hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale. Będzie to seria z gry Dying Light. Słuchajcie, gra bardzo wyczekiwana i z tego, co już zdążyłem ogarnąć, naprawdę fajna gra. Także postanowiłem ją zacząć nagrywać. Już coś troszeczkę widzicie tutaj, jeden zapis sobie zrobiłem, ale go usuniemy. Czy jesteś w trakcie usunięcia zapisu gry, czy na pewno tak? Chcemy usunąć. Wiecie, ja tam sprawdzałem, czy FPS-y się trzymają, czy gra chodzi płynnie, takie pierdoły, nie? Bo ogólnie, wiecie, kompa nie mam jakiegoś tam bardzo rozbudowanego, jakieś tam, nie wiem, maszyny zagłady, czy coś takiego. Dlatego, wiecie, w nowych grach warto w moim przypadku to sprawdzać zawsze. No i tak, dajemy sobie nową grę i zobaczymy, czy rzeczywiście w tą grę będzie się grało tak fajnie, jak już na początku, z tego co zauważyłem. Dosłownie, ja wiem, może z 5 minut poświęciłem już na pierwszą rozgrywkę, ale naprawdę już mi się spodobało na wstępie. Także zaczynajmy. HUD aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! Dawaj, sprężamy ruchy. Zabierzmy go z ulicy. Wieża, mówi Jade. Szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy.
go uszczypnij. Boisz się? Wcale, że nie. To go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! Cholera, mój łeb. No i okej, mamy już kontrolę nad naszą postacią. Ja pierdzielę, aż mi normalnie zasło w gardle. Słuchajcie, ja tego wstępniaka nawet nie widziałem, bo można go było pominąć, dlatego wiecie, żeby sobie nie psuć po prostu tego takiego początku. Pominąłem ten wstępniak od razu. I właśnie obudziłem się w tym miejscu, co nie? No i od tego momentu tutaj te tam 50 minut grałem, żeby sobie właśnie posprawdzać to wszystko. Coś mniej więcej już ogarniam, jaki przycisk, co robi i tak dalej. Na pewno dużo więcej jest rzeczy. Ale to wszystko z czasem. O! Możemy włączyć. Ta! Działa! O luju! Dobra, wyłazimy z pokoju w takim razie. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa. No tak, no i mamy iść do tego pokoju 100 ileś tam, tak? 190. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. O to chodzi. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Aha, czyli jesteśmy 31 zarażonym. Ona jest 38. Boże. Jestem 8? Dostanie antyzynę Amira. Chwila, my jesteśmy 31, ona powiedziała, że jest chyba 39, czy jakoś tak. Nie ogarnąłem. Dobra, jesteśmy przy pokoju 190. Szukam szefa, jest w środku? A, to ty jesteś 31, wchodź. 31, no dobra. Okej, możemy to otworzyć? Nie możemy. Coś tu jest ciekawego. Chyba na razie nic nie możemy plądrować. No i jest i nasz szef. Hej, szukam... A ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jade uratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie. Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Kurczę, dobra to było z tym radiem. Wejdź se, wypierdalej. Nie jestem leniem. Kurde. No, nie jesteśmy leniem, nie? Okej, okay, mamy iść tutaj. No tak. Okej, okay, jeszcze nie mam na shifcie biegu. A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Na 13. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż,
Tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? A, no tak. Każdy musi sobie tam na coś zapracować, nie? Jezu, jak wielu ludzi tu umarło. Ciul pewnie. Tu Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antyzynę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Walluj. Te. No i mamy gazrurkę. Dobra, teraz tak. Pomóż ocalałemu. Okej, okay, mamy już sprint. Dobra, lecimy taki, w takim razie tutaj. Tej zombiaczku. He, szmato. Dobra, zbieramy. Jezu, wszystko w porządku? Zaciąłem się, uciekając przed nim. O Boże, musiałeś go zabić, co nie? A, cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. No dobra. Kurwa, ktoś tu chyba, nie wiem, okresu dostał czy coś, bo ja piję u dole. A, dobra, spokojnie. Pogadajmy z nim w takim Lena, razie. Lena, będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, i alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok! Szybko, proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Okej. Okay. W takim razie musimy troszkę teraz właśnie poplądrować. Jakieś taśmy, jakieś pierdoły. Ogólnie zajebista właśnie sprawa jest z tym plądrowaniem tego wszystkiego, wiecie. Szukanie przedmiotów do craftingu, bo to ogólnie crafting jest nie i podobno jest naprawdę fajnie rozbudowany. Bardzo mi się to podoba, że tak powiem. Ogólnie na Q mamy taką umiejętność, że widzicie, no pokazują nam się rzeczy takie te nie wiem, na przykład tutaj na skrzynce, co nie? Pokazuje się coś takiego. Czy na lodówce, czy gdzieś. Ogólnie jak podchodzimy to też, co nie? Ale on tak jak gdyby, nie wiem, sprawdza to czy coś. I ogólnie wiemy, że coś można tam gdzieś otworzyć, znaleźć coś i tak dalej, i tak dalej. Dobra, alkohol mamy. Tu coś jeszcze, o właśnie. Taśma. I tutaj po prawej stronie jeszcze coś mamy. Aha, no tak, tutaj jest ten pokój. O kurde! Jaki wariat. Tu mamy apteczkę. Okej, okay, to wszystko, gazy. Co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Wszystko niż... a to co? Ja tego znacznika przed tym nie widziałem. Co to? Elektronika? O kurde! Tego naprawdę nie widziałem. Tego w sumie też nie. Puszka. Tu jeb zombie na ryj! Ale mi się osrał. Dobra, to jest czysto, czysto, czysto. Lol, można zamykać, otwierać drzwi, ale zajebiście. Dobra, chyba wsio, okej. Okay. Lecimy w takim razie do tego kolesia, zrobimy mu apteczkę i uleczymy go. Naciśnij i otwórz menu, dobra. No właśnie, i tutaj mamy mapę, mamy zadania. Oczywiście mapa jeszcze jest niedostępna. Zadania mamy zrobić apteczkę, najpierw znaleźć, później zrobić apteczkę. No kurczę, no świetnie to jest wszystko rozpisane, bardzo mi się to podoba. W ogóle mamy poziomy trudności, łatwe, lokalizacje, gdzie właśnie się znajdujemy, co otrzymamy.
Ilość naszej gotówki, no po prostu zajebiście jest to rozwiązane. Tutaj mamy właśnie ekwipunek, co mamy i tak dalej, czyli tam alkohol, części, to wszystko, co znalazłem. Mamy plecak, mamy 4 sloty w plecaku, mam nadzieję, że to można później jakoś powiększać. Mamy plany. Plany to jest właśnie miejsce, gdzie możemy craftować coś. Także możemy tutaj wycraftować apteczkę. Od razu to zrobię. Okej, okay, mamy jedną apteczkę i jeszcze mamy umiejętności. I umiejętności widzę dzielą na 3 jak gdyby takie segmenty. Czyli przetrwanie, zwinność i siłę, tak? No i tutaj mamy to wszystko, pokaż drzewo umiejętności, tak? Tak, tak, tak. Aha. Dobrze, chyba poszedłem. Uczeń, adept, ekspert. I to jeszcze tak się dzieli. O, tego to nawet nie widziałem. Gdzieś tam chyba u Mateusza, u MKRR-a oglądałem na live'ie. Ale tego nie widziałem, naprawdę. No, no i tak możemy sobie, widzicie, no, zbierać poziom... Boże. Zbierać jak gdyby te... zbierać level... Wbijać level. O, teraz się dobrze wysłowiłem. No i mamy punkty PD, no i pewnie za to tutaj rozwijamy te wszystkie cechy. Ale dobra, dajmy mu w takim razie apteczkę. O kurde. Okej, kto jest ranny? Wiesz co, nie jestem lekarzem, ale nie przeżyjesz tego. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej, dziękuję. Zajmę się nim już. Aha, czyli byłoby na tyle. No właśnie, dostaliśmy dobra coś robota, chyba PD, 31. tak? Cicha woda, cicha woda. Cicho wodo, cicho wodo. Dobra, gdzie mamy iść? Pomów z Rahimem. To jest Rahim? Nie, tamten gościu na dole, ej, to jest chyba Rahim. Nieźle jak na nowego. Może źle ci oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. O, dobra. Czyli to się po prostu pokazuje w pewnym momencie. Zastanawiam się jeszcze, jak tutaj w ogóle zapisy działają, bo z tego co widziałem, tak jeszcze raz weszłem do gry, to było od tego momentu, gdzie skończyłem, czyli tam jak wyszedłem już z tego pokoju przed chwileczką na górze. I nie wiem, jakby na przykład teraz tak, o, po prostu sobie wyszedł, to podczas misji, to ciekawe, czy to wszystko będzie zapisane, bo jeżeli tak, no to w końcu jest idealny zapis taki, jak ja zawsze chciałem, żeby był w każdej grze. A nie, że wiecie, musimy przejść od punktu A do punktu B, bo inaczej, czy tam ukończyć misję, bo inaczej na przykład nam się gra nie zapisze i cofnie nas, czy coś takiego, nie, to jest badziewne rozwiązanie, moim zdaniem. A większość gier właśnie takich jest, nie? Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Tak? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jade, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim! Okej, okay, pomów z Rahimem, dobra. No... I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Brecken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Dobra, 194. No to w takim razie... szukamy tego pokoju, 194. 194 to będzie tutaj, bo to jest 19, czyli się 190 coś tam zaczyna, tak. Tutaj. W ogóle jakoś tak chujowo te napisy widać. Strasznie. Nie wiem, czy to tak, kurde. Może dlatego, że grafikę mam po prostu nie na maksa ustawioną. Chociaż wątpię, że kurde napisów by nie widać, bo ono trochę dziwne. Dobra, coś tu mamy nie za bardzo. Nie za bardzo, kurde.
Dobra. Bierzemy ciuchy w takim razie. Wow! Możesz tu zmieniać stroje, a także przechowywać dowolne przedmioty, gdy uzyskasz większy poziom przetrwania. Dostęp do nowych slotu... strojów. Aha, strojów, dobra. Przechowalnia. O kurde, ja te rzeczy mogę sobie tutaj pochować, ale zajebiście. Heh. Okej. Okay. Czyste ubranie. Dobra, prawy przycisk myszy się, ubieramy się. Dobra. Już? Dobra, Rahim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Jakieś lustro. Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Trening? O czym ty mówisz? Idź na górę. Już masz niedaleko. Ja pierdzielę, jeszcze jakieś treningi, serio. O, na górę, że na górę, dobra. A tu było zamknięte przedtem. Nie dało się tutaj wejść. Więc zabarykadowane było. Kwa, gdzie to jest? Tu ludzie śpią, to nie będziemy przeszkadzać. Chyba, że jeszcze wyżej. Na dachu wieży. Ha, dobra, no to dach to raczej, że tutaj. Rahim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko! What the fuck? Hej, na co czekasz? Chodź no tu. Wstrzymaj spację, aby skoczyć, złapać się za krawędź, na którą patrzysz. Pamiętaj, żeby spojrzeć. Możesz wykonać tę akcję stojąc, idąc lub biegnąc. Jesteś na bezpiecznym obszarze. Nie wiem, co to ma niby znaczyć, no ale dobra. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. Tutaj mam wejść? O luju! Hop, 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 hop. Dobra. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Okay? Dobra. Skacz na te worki w dole. Ty chyba cię pojebało. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Ojebany! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Jaja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! No, co za fiut! Nie wiesz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Kurwa jego, ja to mam skoczyć, serio? W ogóle jak to zajebiście wygląda! Patrzcie na to, ja się rozejrzę aż normalnie, nie? Ja pieprzę! Kurde... Dobra, no to... siup! Możesz w mordę! Jasny gwint! Niezła jazda, masakra. Co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina. Więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Ha. Okej, okay. Postępuj zgodnie ze wskazówkami Rahima. Okej, okay, kochani, słuchajcie, no to zrobimy sobie w takim razie ten trening już w następnym odcinku. I zobaczymy, może już zdążymy jakąś misję zrobić następną, czy coś. Fajnie by było w sumie, nie? Już wyjść po prostu gdzieś tam na zewnątrz, na miasto. Zobaczyć, jak to wygląda, te zombiaki i tak dalej. Dobra, kochani, słuchajcie, tak jak mówię, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się pierwszy odcinek z Dying Lighta spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i komentarz. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!